Mega miasto, czyli Wielkie Katowice, zamiast 18 różnych gmin, to realne, ponieważ Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia myśli o integracji miast, tak aby powstał jeden wielki organizm. Pomysł ma ponawiązać do Warszawy, czyli miasta stołecznego. Metropolia miałaby autonomię w kontekście rozwoju inwestycji ponadlokalnych, edukacji czy rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Karolina Komada. Po prawie 7 latach doświadczeń i wprowadzaniu zmian w komunikacji miejskiej na terenie metropolii, GZM wychodzi z nową propozycją. To integracja miast członkowskich i stworzenie jednej gminy. Są takie obszary, w których nasi mieszkańcy nie zauważają granic miasta. Mieszkamy w jednym mieście, podróżujemy do drugiego, stąd transport, ale podobnie jest w służbie zdrowia, podobnie jest w gospodarce odpadami. Stąd też nasz pomysł, by budować instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Ale jest wiele takich działań, które są realizowane trochę ponad głowami miast. Gmina GZM miałaby wzorować się na Warszawie, gdzie panuje ustrój stołeczny. Lokalnie w dzielnicach miasta rządzą burmistrzowie, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski reprezentuje wszystkich mieszkańców. W przyszłej gminie GZM działałoby to podobnie, ale miasta członkowskie nie byłyby zamienione w dzielnice. Każdy z tych miast ma swoją historię, tożsamość i to jest ważne i to należy pielęgnować. W dalszym ciągu te gminy byłyby miastami, miałyby swoich prezydentów, rady, te lokalne sprawy byłyby załatwiane dokładnie tak samo jak do tej pory, a te kompetencje wyższego rzędu, o których mówiłem, transport, służba zdrowia, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, te, które wymagają efektu skali, które budują potencjał rozwojowy, wsparcie na przykład nauki, to są te rzeczy, które mogłaby realizować taka gmina metropolitalna. Projekt ustawy dotyczący utworzenia gminy GZM lub jak to woli Wielkich Katowic został na razie przedstawiony śląskim i zagłębiowskim samorządowcom.